Dawno się nie widzieliśmy. Jeżeli ktoś z Was śledzi mnie na Twitterze albo na Facebooku, to pewnie wie o mojej niezdrowej obsesji na punkcie niszowych grup na Facebooku. A w szczególności na punkcie grupy I Love My Polish Heritage Group, społeczności dla Amerykanów polskiego pochodzenia. Dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie, które pewnie powinnam przyrobić na terapii. W jakiś sposób łączy to trzy moje pasje. Grupy na Facebooku, starych ludzi i moją skomplikowaną relację z kulturą Stanów Zjednoczonych. I nie mówimy tu o Polonii, to są dwa zupełnie różne zjawiska. Mówimy o Amerykanach, którzy mają mgliste wspomnienie swojej prababci, która uciekała z Polski przed wojną. Albo w ogóle po prostu zrobili sobie test DNA i wyszło im, że są w 15% Polakiem, albo vaguely Eastern European. Takie testy genetyczne są w Stanach bardzo popularne, a o tym dlaczego, to jeszcze sobie porozmawiamy za chwilę. Jest tam też powszechne, żeby mówić o sobie, na przykład jestem Polakiem, albo jestem Irlandczykiem, nawet jeżeli tylko ktoś z Twoich przodków miał cokolwiek wspólnego z danym krajem. I ta potrzeba określania swojej tożsamości innej niż jako po prostu amerykańska jest dość zrozumiała, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię Stanów Zjednoczonych. To dość młody kraj, założony w specyficznych okolicznościach nagłej i brutalnej kolonizacji. Mnóstwo rodzin w Stanach ma względnie świeżą historię imigracji. Przybywając do nowego świata, te rodziny bardzo chciały zachować część swojej kultury, swojej tożsamości. Często łączyły się w dość zamknięte społeczności i zdarzało się, że były dyskryminowane przez innych imigrantów z innych części świata. Więc to dość zrozumiałe, że tak identyfikują się z krajem pochodzenia swoich przodków. Grupki, na których się zbierają, najczęściej służą im do wymiany przepisów na najlepsze pierogi, zdjęć z polskich festiwali albo ciekawostek na temat polskich zwyczajów, świąt i kultury. Niewinne rzeczy, ale nie zawsze, ale zazwyczaj. Więc dlaczego aż tak mnie śmieszą? Czy jestem po prostu złośliwą babą? Tak. Ale poza tym chcę jeszcze przypomnieć, że czasami coś może być jednocześnie śmieszne i zupełnie niewinne. I to jest okej. Bo kiedy ktoś ze Stanów pyta na Facebooku o jakieś polskie słowo, a inni, zamiast posłuchać ludzi, którzy faktycznie mówią w tym języku od dziecka, zaczynają po prostu zmyślać, albo przekazują jak przez głuchy telefon coś, co usłyszeli 50 lat temu od swojej babci, to ciężko się nie śmiać. Fonetycznie moja babcia mawiała mi urca, dupla santago, amen. Kocham imię, które mój klient nadał swojej łodzi. Nadzdrowie. Dzięki, to znaczy cheers. Wydaje mi się, że to tutaj znaczy zdrowie. Łódka mojego taty nazywała się Nazdorywę. U nas na jeziorze Michigan jedna nazywała się... Co to jest? Git yet. Co to? Znaczy, czy już jadłeś? I w jaki sposób to jest po polsku? To nie jest po polsku. Jest tam, gdzie ja mieszkam, nie spinaj się tak. Co to znaczy szminkus, szminkus? Mogę podać zapis fonetyczny. Łomiuca, esina, szwata, ducza, amen. Mówiąc, robisz znak krzyża, błogosławisz sobie. Omiojica, esina, edusza, tengo. Zapis fonetyczny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Dzień dobry wszystkim. Są tu jacyś Polacy z Florydy? Mówi się dzień dobry. Byłam w Pradze i tam powiedzieli mi, że tak to się wymawia, ale dzięki za Twoją opinię. Bo jak wiemy, wymowa polskich słów to kwestia opinii. Nie ma żadnego sposobu, żeby się dowiedzieć, jak naprawdę wymawia się słowa po polsku. Moja mama mawiała na mnie Sawa, kiedy wracałam do domu z baru. Mówiła, że to znaczy mucha barowa. Chodziło o sowę. Tak zakładam. Chciałam sobie zrobić tatuaż z muchą siedzącą w barze i tym słowem, ale nie mogę znaleźć wśród polskich słów niczego, co przypominałoby sawę. Jakieś pomysły? Myślę, że tatuaż muchy z podpisem sowa byłby fantastyczny. Nie ma lepszego tatuażu niż taki, który dezorientuje przypadkowych przechodniów na resztę dnia. Cieszę się, że mamy poczucie humoru. Nostrovia. Co to nostrovia? Polsko-amerykańska wersja na zwodwie. Dziękuję, że mogłem dołączyć. Kocham czytać o naszym dziedzictwie i chętnie nauczę się więcej. Dziękulla. Proszę, poprawcie mój zapis. Mogłabym cię poprawić, ale szczerze mówiąc, dziękulla brzmi lepiej. Od dzisiaj to jest dziękulla. Rogena. Joe Rogena? A mówiąc o polskich słowach ukochanych przez Amerykanów, nie możemy pominąć pełnego katalogu wyrazów, jakimi określają gołąbki. Gadżibis.
gahuknus, golumbki, gołumki, golwanki, gołapki, głumpki, goblaki, golmakis. You burned them, golmakis. It's burned. Ci ludzie nie mają racji, co nie znaczy, że robią coś złego. Wydaje im się, że znają jakieś słowo, ale go nie znają. Trudno. Trochę dziwniej się robi, kiedy postanawiają sobie to słowo wytatuować na serio. Rodwina. Tu jest błąd w zapisie. Doedukuj mnie, proszę. Czy to miało być rodzina? Robiłam research przez kilka miesięcy i zawsze znajdywałam zapis przez V. Najwyraźniej trzeba będzie go odświeżyć po 12 latach. Dzięki, Lynn. Bądź szczera. Ile konkretnie miesięcy zajęło ci researchowanie słowa rodzina? Jakie starożytne księgi musiałaś wydobyć z dna oceanu i przewertować? I jakim cudem nadal wyszło ci złe słowo? Jestem w połowie Polką. Mówi się półpolska czy połowa polska? Chcę sobie to wytatuować. Dobra wiadomość jest taka, że obie te wersje są dokładnie tak samo poprawne. Stężenie? W sensie na przykład stężenie X w Y? Tak, stężenie, siła, skupienie. I soku, jako przewodnik, który przypomina mi skąd jestem i dokąd zmierzam. Sara, przyznaj się. Nie chodziło ci o stężenie, tylko myślałaś, że to znaczy koncentracja. Poza tym, czy wydaje ci się, że tam w polskim godle to jest soku? O nie, dlaczego pan Belaski postanowił ukrzyżować biednego sokoła na mieczu? I te listki klonowe, czy tu chodzi o inwazję Kanadyjczyków na Polskę? Na 100 lat. I tobie również, wszystkiego na zdrowego. Dlaczego orzeł patrzy się w złą stronę? Bo to jest polski orzeł! Barbara, proszę nie krzycz. Ojca, syna, Ducha Świętego. A tutaj sokół w wersji mocno przypieczonej. I trochę się pośmialiśmy, ale to wszystko nadal jest okej. To są ich ciała, mogą sobie na nich tatuować co tylko chcą. Co więcej, mogą dowoli wyśmiewać się ze mnie. Polki z tatuażem łapacza snów na ramieniu. Głęboko wierzę w to, że spotkam kiedyś rdzenną Amerykankę z łowicką koronką wytatuowaną na ramieniu. Podamy sobie dłonie i wtedy zapanuje pokój na świecie. Kolejnym poziomem piramidy są ludzie przekonani, że mają wśród przodków kogoś ważnego, znanego, szlachetnie urodzonego. Bo przecież nie po to grzebie się w swoim drzewie genealogicznym, żeby znaleźć tam samych chłopów pańszczyźnianych. Moi prapradziadkowie od strony mamy byli księciem i księżną Poznania. Myślałam o wydrukowaniu mojego rodzinnego herbu na koszulce, ale nie mam pojęcia, jak mógł wyglądać. Jakieś pomysły, w jaki sposób to wyszukać? Jestem drugim pokoleniem polsko-amerykańskich mularzy. Margaret, nie chcę cię martwić, ale herb twojego rodu to pewnie cegła i szpachla. Ewentualnie oko w piramidzie. Jako amerykański potomek Jagiełły dziękuję wam za podtrzymywanie pamięci o chwale moich przodków. Nie ma sprawy. Tutaj Ron wpisał po prostu w Google herb Wisła i uznał, że jego rodzinny herb to herb miasta Wisła. Panieńskie nazwisko mojej babci to Leszczyński. Prawdopodobnie jest potomkinią polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. W związku z tym królewskim dekretem książę Jasiu ogłasza każdego członka tej grupy trochę Polakiem. Problem rozwiązany. Babcia mojego męża posiadała 6 wiosek. Nie obraziłabym się, gdyby przypadła mi w spadku chociaż jedna. Sama urodziłam się w polskiej wiosce, więc to byłoby dla mnie idealne rozwiązanie. Michalin, od czasów babci twojego męża rozwiązaliśmy już w Polsce kwestię posiadania wiosek, czy też posiadania ludzi mieszkających w tych wioskach i miałam wrażenie, że wy w Stanach też już zostawiliście to raczej za sobą. I tu powoli zaczynamy docierać do sedna pewnego problemu. Problemu podejścia niektórych Amerykanów do polskiej kultury. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wielu z nich myśli o Polakach jak o szlachetnych dzikusach, którzy wiodą proste, acz malownicze życia, a o Polsce jak o Atlantydzie, która zatonęła jakoś po II wojnie światowej, a jedyny ślad, jaki po niej pozostał, to tradycje i te kilka słów przekazanych przez ich prababcie. Tutaj na przykład ktoś zwrócił uwagę na problem analfabetyzmu w Polsce. To zależy, jak zdefiniujesz piśmienność. We współczesnym wyrażeniu oznaczającym umiejętność czytania i pisania mogli jej nie posiadać, ale to bardziej kwestia umiejętności czytania pogody. Wiedzy o tym, kiedy wdoić krowy albo kiedy zebrać zboże. W tym byli prawdopodobnie
niesamowicie piśmienni. Ten komentarz jest wyjątkowo zabawny, jak się go przetłumaczy na polski, bo pokazuje, jak absurdalny jest koncept bycia piśmiennym w dojeniu krów. W moim rozumieniu, w prostych słowach, ski oznacza syn kogoś, a ska oznacza córka kogoś. W naszej rodzinie mamy obie wersje, Kowalski i Kowalska. Jestem dumny z bycia Polakiem i cenię nasze dziedzictwo. Ach, mieć pewność siebie mężczyzny w średnim wieku, wypisującego niczym niepoparte bzdury w internecie. Jakie przekąski jedzą Polacy? Mam na myśli coś w stylu chipsów. Chipsy, Michelle. Mamy w Polsce chipsy. Ta, niedawno sprowadzone przez zagraniczną armię. No nie wiem, od lat kupuję polskie chrupki w moim lokalnym polskim sklepie w Stanach, więc... I naprawdę wierzysz, że są z Polski? W Polsce nie ma śmieciowego jedzenia. Pieczona skórka wieprzowa z ostrym sosem. Zimne resztki pierogów. Smażone pikle lub polskie ogórki prosto z lodówki. Kiełbasa. Byłam w Polsce wiele razy, biznesowo i żeby odwiedzić krewnych. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby ktokolwiek jadł przekąski. Cóż, wódka była okej o dowolnej porze dnia. Zawsze, kiedy zostawałam z wujkiem, jak tylko rano otworzyłam oczy, on już stał z 4-uncjową szklanką wódki. Pikle, polska szynka, placki z kapustą, wszelkie sałatki warzywne z krakersami, sałatki ogórkowe, kiszone buraki i jajka. Zależy, gdzie mieszkasz. Plesiewicz Josephine brzmiało nazwisko mojej babki. Czy to dla kogoś brzmi znajomo? Oczywiście, Helen, bo my się tu w Polsce wszyscy znamy. I jeżeli mieszkasz w Gdańsku, tak jak twierdzisz, to znasz polską kulturę. Tak, ale identyfikuję się bardziej z regionem, jako Pomorzanin. Aktualnie uczę się kaszubskiego i chcę promować kaszubską kulturę i dziedzictwo w regionie. To dlaczego twoje nazwisko jest Hispanik, a w profilowym jesteś na piaszczystej plaży? To może cię zaskoczyć, ale ludzie czasem się mieszają. O ile mi wiadomo, nie istnieje w Polsce żadne getto dla niebiałych ludzi, gdzie trzyma się tych nieznośnych, hiszpańsko brzmiących ludzi jak ja na dystans. Może cię zaskoczyć również, że Gdańsk, jako położony nad morzem, posiada piękne, piaszczyste plaże. Mieszkałam w Gdańsku, nie ma tu takich plaż. LOL, gdzie niby masz tam takie piaszczyste plaże jak u ciebie na zdjęciu? Krystyna, jesteś pewna, że to był Gdańsk? Polska srebrna medalistka w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk, która jest również oddaną katoliczką, sprzedała swój medal olimpijski na aukcji charytatywnej na rzecz operacji serca dla polskiego chłopca. Polska sieć sklepów Żabka wygrała aukcję i zwróciła jej medal. Taka piękna historia, której nigdy nie pokażą w telewizji. Ale pokazali ją w telewizji. Nie tam, gdzie ja żyję! A no tak, jak nie było o polskiej olimpijce na Fox News, to się nie liczy. Czy tylko ja na tej grupie myślałam, że w Polsce gra się tylko Polkę? Już miałam odpowiedzieć, że tak, ale okazuje się, że nie. To mogę potwierdzić akurat własnym doświadczeniem, bo spotkałam kiedyś dwójkę Amerykanów w klubie w Krakowie i byli oboje bardzo zaskoczeni, że gra tam amerykańska muzyka. Polka to oczywiście nawet nie jest polski taniec, ale musiała być chyba bardzo popularna w Polsce w czasach pierwszej fali emigracji, bo z jakiegoś powodu Amerykanie polskiego pochodzenia mają obsesję na jej punkcie. Polski fartuszek weselny z przyszytymi 6 bobasami, który stworzyłam dla mojej wnuczki Shelby na jej wesele w tę sobotę. Tańcząc wyjaśniła, że to symbol wkraczania w małżeństwo i macierzyństwo, chociaż 6 bobasów to może być dla niej trochę za dużo. Dorastałam w Polsce, byłam na wielu weselach w różnych częściach Polski i nigdy do tej pory nie widziałam, żeby ktoś tak robił. Co z tego, my tutaj tak robimy? Zaczęła tak robić moja polska rodzina, więc to jest polska tradycja. Kogo obchodzi, gdzie to się zaczęło? Polacy polskiego pochodzenia tak robili. Jeżeli wy jesteście takie niepewne siebie, że to dla was uwłaczające, trudno. Jestem dumna z bycia mamą i busią. Tak, zacznijmy też tę rozmowę. Może gdyby wystarczająco dużo kobiet czuło się pewnie w swojej roli, nie mielibyśmy teraz takich pokręconych dzieciaków. Zbyt staroświecka? A co w tym złego? To prymitywne i seksistowskie. Seksistowskie? Bycie matką? A co, wierzysz, że mężczyzna też może być matką? Odwiedzam dziś cmentarze na Wszystkich Świętych. Those stara baba make this picture. Those stara baba faktycznie robią to zdjęcie. Stidi Baubau. Tak pamiętam wymowę. To chyba znaczy starsza kobieta.
Nie jestem pewna zapisu, ale pamiętam, że mama i ciocia mówiły stare baba w odniesieniu do starszych pań i chyba mówiły to sarkastycznie. Najwyraźniej to zależy od regionu, z którego pochodzisz. Moja babcia zawsze mówiła mi, że stara baba znaczy starsza pani. Czy to jest gdzieś wyryte w kamieniu, że to znaczy stara baba? Tak tylko mówię. Nie, Stacy, to nie jest zapisane w kamieniu, to jest zapisane w słowniku języka polskiego, który istnieje i nawet nie trzeba go wydobywać z dna Atlantyku, ani nie trzeba kamienia z Rosetty, żeby go rozszyfrować. Wracając do metafory z Atlantydą, mam wrażenie, że najgorsze w tej fantazji na temat starego kraju, na temat mitycznej Polski, jest to, że Polacy faktycznie mieszkający obecnie w Polsce wydają się Amerykanom w tej fantazji po prostu przeszkadzać. I kiedy to robią, przeszkadzają, na przykład poprawiając czyjąś pisownię albo podważając polskość czyichś zwyczajów, to robi się nieciekawie. Chyba nie chcę już być częścią grupy, która pozwala na tak niemiłe komentarze jak twój. Przepraszam, że nie jestem dla ciebie wystarczająco polska. Dzięki za doprowadzenie mnie do płaczu. Dużo niemiłych osób na tej grupie. Pójdę gdzieś indziej. Na pewno są gdzieś kochający Boga Polacy, którzy traktują innych z życzliwością. Myślałam, że to będzie grupa, w której będę mogła uczestniczyć z dumą. Najwyraźniej nie. Z Bogiem. Przykro mi, że są tu ludzie, którzy traktują cię, jakbyś nie była Polką. Gdzieś kiedyś przeczytałam, że w Stanach jest więcej ludzi polskiego pochodzenia niż w Polsce. Kiedy widzisz, jak zachodni turysta płacze, bo ludzie nie uśmiechają się do niego co 2 sekundy. To może być żart, ale niektórzy z nas nie uważają go za śmieszny. Każdy ma prawo do swojej opinii. Ja myślę, że to zdecydowanie mniej śmieszne dla zachodnich turystów niż dla ludzi żyjących w Polsce. Prawdopodobnie napisał to ktoś, kogo ojczystym językiem nie jest angielski. Widać po koszmarnej gramatyce. To tylko takie przypomnienie, że uprzedzenia występują wszędzie i zawsze. Ci wszyscy uśmiechnięci zachodni turyści również napędzają kasą kulejącą polską gospodarkę. Ciekawe, czy byłoby im tak śmiesznie, gdyby te pieniądze zniknęły. Wiadomo, podstawa polskiej gospodarki – uśmiech amerykańskiego turysty. Osoba, która to wrzuciła, może nawet nie być z Polski. Nie mówię, że na pewno, ale obczajcie to. Autor napisał do mnie w komentarzu: "By the way, I'd get rid of most of the tourists from Kraków. They're mostly drunk Brits destroying the city center. Tourism in Poland is only 1.3 GPD. We don't really care if Western Snowflake's gonna get offended because of local not smiling." Po pierwsze, ten ktoś użył brytyjskiego zapisu słowa center. To samo w sobie nie jest złe. Ale najbardziej go zdradzają słowa snowflake i gonna. To są słowa używane prawie wyłącznie przez Amerykanów i może Brytyjczyków, szczególnie snowflake w odniesieniu do turystów. Nie mówię niczego na pewno, ale coś z pewnością jest nie tak. Wyobrażenie Amerykanów na temat tego, jak działa dwujęzyczność, nie przestanie mnie zadziwiać. Skąd to oburzenie zwykłym przepisem? Bądźmy życzliwsi. Wschodni Europejczycy wszyscy gotują podobnie. Absurdalne. Polacy, którzy żyli w komunistycznym reżimie, są strasznie ignoranccy i niegrzeczni. No właśnie, wątek tego, że obecni Polacy nie są prawdziwymi Polakami, bo wykrzywił ich komunizm, jest z jakiegoś powodu bardzo popularny i często się przewija. Nigdy nie słyszałam o buzi jako babci. Buzia znaczy twarz lub usta po polsku. Bo dorastałaś w komunistycznym reżimie, a nie w USA. Poważne pytanie do wszystkich z was wciąż żyjących w Polsce, którzy są okrutni i niemili. Jak i dlaczego jesteście tacy żałośnie nieszczęśliwi tutaj i na innych grupkach na Facebooku? Polacy, których znam w Stanach i w Australii, nie są tacy. Zawsze są wyjątki. Do wszystkich, którzy zostali z tyłu, skąd tyle wredoty? Wiem, że wasze życie w Polsce, po rozbiorach, komunizmie, teraz z Rosją dyszącą na karku i tak dalej, musi być ciężkie i uczyniło was wrednymi. Dlaczego? Polacy spoza Polski to zwykle życzliwi i otwarci ludzie, kultywujący polską kuchnię i tradycje. A to wy w Polsce mieliście być religijni. W ogóle nie jesteście życzliwi, więc kogo obchodzi, że jesteście katolikami, skoro tak okropnie się zachowujecie? Zgadzam się w 100%. Admin tej grupy musi zacząć ich banować. Najbardziej lubię, jak młodzi Polacy twierdzą, że kochają różnorodność, a potem prześladują ludzi, którzy są niewinnie zdezorientowani. Niestety wielu Polaków w Polsce dorastało w przemocowych domach. To przyczynia się do zaburzeń osobowości. No i cóż, zawsze możemy zagłosować za wyrzuceniem ich z NATO. Bawcie się dobrze w przyszłości z rosyjskim jako waszym głównym językiem. Są po prostu zgorzkniali, bo dolar wciąż trzyma się mocno. Fajnie kupić sobie lekcję polskiego po taniości.
Tak, pamiętajmy, że większość Polaków dorastała jako komuniści po 5 lub 6 latach nazistowskiej dominacji. Nie znają Polski, jaką znali ich przodkowie. Wydaje mi się, że i naziści, i komuniści atakowali dziedzictwo i religię w krajach, które podbijali, więc z tego co nam wiadomo, młodzi Polacy na tej grupie mają nawet bardziej skrzywiony obraz Polski niż ten perfekcyjny, który nam przekazali rodzice i dziadkowie. Możemy to zrozumieć tylko my jako Amerykanie, bo historia Polski była cała przepisana po 1 września 1939 roku. Z kolei tutaj zdarzenie kulturowe nastąpiło w dyskusji o dostęp do broni. To jak macie zamiar się bronić? Jesteście naiwni. Zero przestępczości w Polsce, tak? Powiem ci coś, siedź sobie w swoim bezbronnym mieście i dzwoń po policję, żeby ci pomogła. Może przyjadą na czas, może nie. Myślisz, że w twoim kraju nie ma zwyroli? A co się stało, kiedy Żydów rozbrojono, pamiętasz? Rozbrojono. Czy do zagłady by nie doszło, gdyby Żydzi mieli dostęp do broni? Czy to chce przekazać nam sami? Byłam w Polsce 2 razy i nikt, kto wie cokolwiek o tym zacofanym, ignoranckim kraju, nie przejmuje się tym, co tam myślą. Wszyscy najlepsi Polacy wyjechali 100 lat temu i teraz są Amerykanami. Każdy, kto ma problem z testami na pochodzenie genetyczne, ma pewnie mniej polskiego DNA niż wy, nieważne gdzie żyją. To ci sami, którzy będą wam wciskać, że wasi przodkowie, którzy urodzili się w Polsce, nie są w ogóle Polakami, bo wyprowadzili się do innego kraju. To nienormalne, małostkowe i, jak mawiała moja matka, zazdrość jest żałosna. Co z tego, że nigdy nie odwiedziliśmy naszego kraju? Wciąż możemy go uhonorować. Nie wiem, mi by po prostu jakoś do głowy nie przyszło nazywać swoim krajem miejsca, w którym nigdy nie byłam. Ale może to ja. Niektórzy rdzenni Polacy myślą, że ich własne, ograniczone doświadczenie polskości powinno być jednakowe u wszystkich. Niektóre komentarze są cringe'owe. Te od polskiej populacji, która najwyraźniej się przez lata pogubiła. Ewolucja. Zatrzymała się, kiedy wyjechaliśmy do Ameryki. Zabawna rzecz jest taka, że Amerykanie mogliby sobie wziąć Polskę z powrotem, gdyby chcieli. Faktycznie zabawne. Polacy to niewyewoluowani Amerykanie. Ci, którzy zostali w Polsce, zatrzymali się w ewolucji. To jakby zerkać przez wehikuł czasu. Okazuje się, że obecnie mieszkańcy Polski nienawidzą Ameryki. Ewolucja została wstrzymana. Jestem dumna, że jestem Amerykanką i jestem dumna z polskiego pochodzenia. Chciałabym, żeby obecni mieszkańcy Polski zaakceptowali swoich kuzynów, którzy wiodą lepsze od nich życie. Jestem rozdarta, bo moja rodzina pochodzi z Prusi Wschodniej. To teraz jest Polska, ale kiedyś była częścią pruskiego, niemieckiego imperium. Moja rodzina mówi płynnie po polsku i po niemiecku. Cóż, jesteśmy rasą psa. Po prostu cieszę się, że pochodzę z północnej Europy, w przeciwieństwie do innych części świata. Skąd taka arogancja? Zabawne. Jestem pierwszego pokolenia polską Amerykanką i pełnokrwistą Polką, wychowaną przez 100% polskich rodziców i dziadków. Mój rodowód może być bardziej polski niż twój. Dlaczego oni ciągle mówią o sobie, jakby byli rasą psa? Na ten temat zresztą też jest grupka na Facebooku. Więc sami widzicie. Polskie dziedzictwo? Super. Polacy? Biedaki, klękać przed amerykańskim panem. Umówmy się, dla wielu z nich kultywowanie polskości to po prostu sposób na to, żeby zapisać się do jakiejś innej grupy niż biali Amerykanie. Bo celebrowanie bycia białym Amerykaninem trochę źle się kojarzy, być może przez długą i dość świeżą historię białych Amerykanów gnębiących niebiałych Amerykanów. To po prostu sposób na zapisanie się do jakiejś mniejszości. Poza tym mam wrażenie, że Amerykanie traktują bycie Amerykaninem jako defaultowy sposób bycia człowiekiem. Dla nich wszystkie inne narodowości to trochę jak rasy w świecie fantazy. Mają bardzo charakterystyczne, bardzo oddzielne cechy wyglądu i charakteru, a potem wszyscy przybyli do defaultowej krainy, jaką są Stany i wszyscy się zmieszali, ale wciąż gdzieś tam są w nich ślady krwi tych ich dziwnych przodków. Dlatego też tak mieszają im się już i tak dość arbitralne koncepty rasy, etniczności i narodowości. Dlatego mają jedno słowo Hispanik na ludzi pochodzących z różnych krajów, w których nawet na przykład nie mówi się po hiszpańsku, za to nie zaliczają do tej grupy Hiszpanów z jakiegoś powodu. Dlatego dziwią się, kiedy ktoś z Bliskiego Wschodu mówi, że jest biały, albo nazywają mixed kogoś tylko dlatego, że ma kręcone włosy. Dlatego też tak kochają genetyczne testy na pochodzenie, bo im się wydaje, że faktycznie istnieje coś takiego jak gen Polaka, który można pokazać pod mikroskopem i jeszcze go policzyć i powiedzieć, ile procent tego genu masz w sobie. Ale to tak nie działa. Czy wiecie, że bliźnięta o identycznym DNA mogą wysłać swoje próbki do tej samej firmy testującej pochodzenie i dostać 2 zupełnie różne zestawy wyników?
bo ja się o tym dowiedziałam z tego artykułu na Voxie. Żeby zrozumieć, jak to możliwe, trzeba najpierw zrozumieć, jak działają te testy DNA. Przede wszystkim zrozumieć, że ich wyniki opierają się na estymatach. Wszystkie te firmy badają bardzo konkretne fragmenty naszego DNA i porównują je do tych samych fragmentów u osób, które znają swoje pochodzenie. Więc od razu opieramy się na deklaratywnych danych. Porównujemy się do osób, które twierdzą, że są Polakami. Co więcej, rozmiary próby, którymi dysponują te firmy, bardzo różnią się w zależności od regionu świata. Umówmy się, te testy są bardziej popularne w tych raczej bielszych częściach świata, bo to biali ludzie zazwyczaj mają fantazję odnajdywania króla wikingów wśród swoich przodków. Ale z upływem czasu, kiedy napłynie więcej danych, na przykład z Chin lub Indii, czyjeś wyniki mogą się nagle zupełnie zmienić. Dlatego to niezbyt dobry pomysł robić sobie na przykład takie tatuaże. Druga kwestia to proces, który sam w sobie jest podatny na błędy. Laboratoria zapewniają, że ich testy są dokładne w 99,9%. Ale jeżeli badamy milion fragmentów genomu, to wyjdzie nam 1000 błędów i to już może wpłynąć na wyniki. A na końcu wchodzi jeszcze specjalny algorytm, który nam określa, ile konkretnie procent czego mamy w sobie. I on też opiera się wyłącznie na szacunkach. Zresztą trudno o to, żeby było inaczej, bo tych genetycznych różnic między różnymi krajami Europy na przykład jest dość niewiele. I przez to powstaje w głowach Amerykanów straszne zamieszanie. Bo na przykład test powiedział mi, że jestem Polką, moja babcia twierdzi, że jest Litwinką, a w jej szafie znalazłam pocztówki pisane po rosyjsku. I co teraz? Jak to wszystko rozgryźć w świecie, w którym granice i kultura tak szybko się zmieniają? Te testy mogą się przydać nam jako punkt wyjścia, jeżeli chcemy znaleźć swoich przodków albo daleką rodzinę. Chcemy wiedzieć, gdzie zacząć szukać. Ale poza tym jestem bardzo sceptyczna do jakiegokolwiek powiązywania genów z narodowością. Naszą tożsamość narodową, według mnie, kształtuje przede wszystkim język i wspólne kody kulturowe, a nie geny. Mam wrażenie, że ten drugi koncept przerabialiśmy już w Europie i za dobrze to się nie skończyło. Dlatego nie mam nic przeciwko ludziom interesującym się swoim pochodzeniem, językiem, kulturą swoich przodków. Nie mam nawet nic przeciwko, jeżeli ktoś chce kultywować ich odmiany, które wyewoluowały dopiero na emigracji. Dlatego Shelby, śmiało tańcz w fartuszku z płodami na swoim weselu. Tylko proszę, nie nazywaj się więcej Polką. Żartuję. Nazywaj się jak chcesz. Tylko nie dziw się, jeżeli potem ludzie z innych krajów będą trochę zdezorientowani. No i na koniec, historia grupy I Love My Polish Heritage Group nie byłaby pełna bez historii Boberta, którego rozczarowanie Polską poszło jakiś czas temu w szalony viral. Od tamtej pory stał się pewnego rodzaju maskotką, czy też przedstawicielem Amerykanów polskiego pochodzenia w internecie. Bo doskonale obrazuje to, jakie mają podejście do Polski, tak naprawdę. Robert, nazywany pieszczotliwie Bobertem, napisał tak. Właśnie wróciłem z Krakowa i odkryłem, że bycie polskim Amerykaninem nie znaczy nic. Byłem bardzo rozczarowany brakiem zainteresowania czy choćby szacunku ze strony Polaków dla mojego polskiego dziedzictwa. Nie obchodziło ich. Byli mili, nieco wycofani, ale wystarczająco mili w obliczu faktu, że wydaję pieniądze w kraju moich przodków. Kraków był piękny, jedzenie wspaniałe, gościnność w porządku, ale moje polskie pochodzenie w zasadzie nie miało znaczenia. Byłem bardzo tym aspektem rozczarowany i prawdopodobnie nigdy więcej nie odwiedzę Polski. Myślisz, że Polacy powinni traktować Polaków lepiej niż osoby innego pochodzenia? I że jako Amerykaninowi polskiego pochodzenia należy ci się lepsze traktowanie niż innym narodowościom? Nie, nie lepsze, ale nie takie, że poczułem się zbywany i mało ważny. Kiedy spotykam Polaków podróżujących tutaj, jestem podekscytowany i chętny do pomocy. Być może trochę bardziej niż zwykle ze względu na wspólne dziedzictwo i etniczność. Jestem tak miły i pomocny, jak tylko się da dla każdego, ale dla Polaków zrobię jeszcze więcej. Szczerze, czego się spodziewałeś? Jak chciałeś, żeby ludzie zachowywali się, kiedy mówisz im o swoich polskich korzeniach? Większość ludzi w Polsce ma krewnych żyjących poza Polską i nie imponuje im ktoś z polskim pochodzeniem, kto odwiedza ich kraj. To się często zdarza. Nie o to mi chodzi. Mam tę samą etniczność, tych samych przodków. Zachowuję wiele zwyczajów i tradycji. Tak, spodziewam się być traktowany jak członek tego samego plemienia, a nie jak ktoś, kto nie ma nic wspólnego z Polakami. Nie spodziewałem się i nigdy bym się nie spodziewał czerwonego dywanu na powitanie. I wierzcie mi, nie poczułem się urażony, po prostu rozczarowany. Rozczarowany brakiem wiedzy historycznej i wiedzy o relacji między Ameryką i Polską. Relacji, której nie czuły i nie doświadczały inne kraje w historii.
Może to przez komunizm i przez to, że przez 40 lat Ameryka była obrzydzana przez komunistyczny rząd, który zapomniał o braterstwie między Amerykanami i Polakami, które czuliśmy zawsze, od czasów Kościuszki. Jeżeli jesteś polskim Amerykaninem, to kompletnie nic nie znaczy dla miejscowych Polaków. Możesz być równie dobrze z Chin lub Rosji. Możesz być w 100% Polakiem, a i tak cię zbyją. A jednak trochę uwłaczasz Polsce. Gubisz się w zeznaniach. Naprawdę chcesz wrócić do socjalizmu? Jak ci się podoba sytuacja w Ukrainie? Gotowy do zagłosowania za dawaniem im pieniędzy od roszczeniowych socjalistów? Pokonaliśmy Meksyk w 1846 i pokonaliśmy Brytyjczyków w Kanadzie. Uczenie się od Polaków, jak się bronić, to jakby pobierać lekcje publicznych występów od Joe Bidena. Nie powinniśmy być wrogami, Jakub. Nie chcę się chwalić, ale przez 30 lat uczyłem historii. Mam doktorat z prawa i magistra z historii świata. Mój ojciec, 100% Polak, też miał magistra z historii świata i po 30 latach w Air Force wyjaśniał mi historię Polski od maleńkości. Polska to bardzo trudny do obrony kraj i dlatego przez tyle lat był najeżdżany. Zatrzymanie napływu Turków było niesamowitym wyczynem Johna Sobolewskiego. Wiem o historii polskiej odwagi i nigdy jej nie umniejszam. O to mi chodzi, kiedy mówię o polskim dziedzictwie. Jestem Amerykaninem, który został wyszydzony. Zakochanie Polski jako Amerykanin. Kto to do cholery John Sobolewski? Jako nauczyciel historii z 30-letnim doświadczeniem powinieneś wiedzieć, że to był Jan III Sobieski. Na zamku w Krakowie tak o nim mówiono i tak też uczyłem się przez lata. Ten wyjazd do Krakowa wydaje się być tak fundamentalnym wydarzeniem w życiu Roberta, że aż coś złamał w jego psychę. Że na zawsze już uwiera go gdzieś tu w gardle jak ość. Dlatego już zaczęło mi się go robić szkoda i już nawet rozważałam zorganizowanie zrzutki, żeby Roberta jeszcze raz przywieźć do Polski i powitać go tak jak trzeba w strojach ludowych z chlebem i wódeczką. Ale tymczasem kwestia polskości Roberta została ostatecznie rozwiązana, kiedy napisał: What is XD? Wybacz mi, Robert, cofam kartę Polaka.